Tu wiadomości radia WTOP. Dwa samoloty pasażerskie uderzyły w wieżę World Trade Center. Sie sehen mich ja hier in dieser Situation, dass mir manchmal die Worte fehlen, um zu beschreiben, was ich hier gerade auch zum ersten Mal sehe. Ein Terrorakt ungeahnter Größenordnung hat. Mamy niezwykłe zdjęcia z Nowego Jorku. Wygląda na to, że pali się World Trade Center. Federalne organy ścigania podejrzewają, że za tą akcją stoi grupa Osamy Bin Laden. Action undertaken by the Osama bin Laden group. Let's go back to New York City and cover. Across the globe, miliony telewidzów na całym świecie patrzyło z przerażeniem na ten widok. Tymczasem ludzie uwięzieni w obu wieżach robili, co się da, by się uratować. Pomożemy Wiktorowi. W północnej wieży Harry Ramos i Hong Shu pomagają Wiktorowi Waldowi zejść po schodach. Rick Bryan, Diane DeFontes i inni są uwięzieni na 89. piętrze. Ma pani gaśnicę? Była tu kolejna eksplozja. Inżynier Frank DeMartini i jego koledzy Pablo i Mac wchodzą na górę, by pomóc uwięzionym tam ludziom. Al Smith, Jan Demczur i czterej inni mężczyźni utknęli w windzie, nieświadomi powagi sytuacji. W południowej wieży uwięzionych jest ponad 600 osób. Na 97. piętrze znajduje się Elaine Gentle i 7 innych osób. Elaine, słyszysz mnie? Tak. Dobrze, zróbmy tak. Tryskacze w ich biurze nie działały, więc sprowadziłem kogoś z Wydziału Technologii, by z nią porozmawiał. Nic z tego. Poradził jej uderzyć tryskacz butem. Uderz go. Usłyszałem, jak mówiła, uderz jeszcze raz. Jeszcze raz. Powiedziała, że to nie działa i czułem, że jest zmartwiona. Kolega, który z nią rozmawiał, powiedział mi, nic jej nie będzie. Winda 41, północna wieża. Kawałek po kawałku. Po 40 minutach wybił dziurę wielkości grejpfruta. Świeże powietrze. To benzyna. Kto by pomyślał, że World Trade Center zbudowano z płyt gipsowych? Czterdzieści pięter wyżej Frank, Pablo i Mac próbują uwolnić ludzi uwięzionych w swoich biurach. Jesteśmy na 88. piętrze. Wysyłamy na dół dwie osoby. Chyba naprawdę znał każdy centymetr obu budynków. Znał je jak własną kieszeń. Schodzimy. Słyszycie? To MetLife, prawda? Tak. Chodźmy. Pomocy! Nie możemy stąd wyjść.
Czasem wydawało się być pewne, że za kilka minut dym zrobi się tak gęsty, że wszyscy zginiemy. Nagle ktoś krzyknął, że ktoś wali w drzwi. Coś słyszałem. Usłyszałem mocne miarowe uderzenia. Nikt nie wiedział, że to była zwykła ścianka gipsowa. Odsuńcie się. Byłem pewien, że jest betonowa, bo ona taką wyglądała. Ktoś jest ranny? Nie. Przechodzę. Tego dnia ci zwyczajni pracownicy fizyczni mieli na tyle odwagi, by uratować życie innym ludziom, podczas gdy wszyscy ci prawnicy i księgowi byli bezradni jak dzieci. Wszystko gra? Frank, zabierz go. Nie, zostanę. Nicole czeka na ciebie. Będzie się martwić. Mac, zabierzesz go? Frank, idź ty. Najpierw sprawdzę inne piętra. W porządku, tędy. Musimy sprawdzić, czy kogoś nie ma na wyższych piętrach. Budynek wytrzyma? Nie wiem. Dowiemy się. Proszę zejść. Powiedziałem dziękuję, a on się uśmiechnął. Wtedy widziałem go po raz ostatni. Do czasu, gdy kilka tygodni później przeglądałem zdjęcia z nekrologów. Przeglądając je, nagle zobaczyłem twarz tego gościa. Pomyślałem sobie, że przecież go widziałem. Przeczytałem, że nazywa się Frank DeMartini. Znałem już jego nazwisko, ale niestety nie udało mu się wydostać z budynku. Działa. To zły pomysł. Możemy utknąć. Wiktor ma rację. Będziemy szybciej. Lepiej nie ryzykować. Spróbujmy wysłać coś na dół i znów przywołać windę. Dobry pomysł. Jeśli się zgodzicie, pójdę na ochotnika. Na pewno? Tak. Jesteś maklerem? Tak. Warto inwestować w spółki technologiczne? To chyba nie jest najlepsza chwila. Myślę, że byłby szczęśliwszy jako wykładowca historii na Uniwersytecie Columbia. Nie miał wielkiego wyboru, bo żeby zarobić na życie i utrzymać dzieci, musiał zostać maklerem, choć zawsze chciał robić coś innego. Myślę, że zawsze chciał robić coś innego.
Winda 41, wieża północna. Widzisz coś? Kolejną ścianę. Może jest cieńsza. Zaraz się przekonamy. Gdzie jesteśmy? W łazience. Jest, jest. Ktoś chce skorzystać? Dwadzieścia osiem pięter wyżej Frank i Pablo postanowili się ewakuować. Ale okazało się, że najgorsze dopiero przed nimi. To mi się nie podoba. Inżynier do bazy. Jestem na 78 piętrze północnej wieży. Budynek grozi zawaleniem. Słyszycie mnie? Mówi inżynier budynku, odbiór. Słyszymy cię. Potrzebujemy tu inżyniera budownictwa. Zaraz zawalą się szyby. Wiadomość od Franka jest pierwszym dowodem na to, że konstrukcja budynku nie wytrzymuje. Jakby tego było mało, służby zamknęły właśnie wszystkie lotniska w kraju. FBI bada doniesienia o tym, że jeden z samolotów został wcześniej porwany. Prezydent stwierdził, że jest to zapewne atak terrorystyczny. Prezydent leci właśnie do Waszyngtonu. Ewakuowano Departament Stanu oraz Biały Dom po tym, jak Secret Service otrzymał informację o planach ataku na te budynki. Samoloty myśliwskie mają rozkaz zawrócić lub zestrzelić wszelkie podejrzanie zachowujące się samoloty. Mamy niepotwierdzone doniesienia o pożarze w Pentagonie. Spora część budynku Pentagonu została zniszczona. Jak widać, te ataki to skoordynowana akcja wymierzona przeciwko Stanom Zjednoczonym. Przenieśmy się pod Biały Dom. Chyba utknął. Wróci. A jeśli nie? Coś wymyślimy. Witamy. Czysto, ale tylko do 44 piętra. To lepsze niż nic. Już prawie w domu. Spróbujemy się stąd wydostać. Zmoczyłaś ubranie? Tak. Muszę kończyć. Rozumiem. Jack? Powiedz chłopcom, że ich kocham. Odpowiedziałem, powiem im, kocham cię. Powiedziała, że mnie kocha. Ja ją też. Powtórzyła to i ja także. Powiedziała, że się boi. Kazałem jej zadzwonić, gdy zejdzie. Gdy odłożyłem słuchawkę, byłem przerażony. Po prostu przerażony.
bo ona żegnała się ze mną. Tak to odebrałem. Zadzwoniłem do naszego pastora, prosząc go o modlitwę. Sam też zacząłem się modlić i czułem, że ona jest tuż obok mnie. Zrozumiałem, że odeszła. Muszę zadzwonić. Daj mu chwilę. Co się dzieje? Zaatakowano Pentagon. Pentagon? Spytałem, czy to był wypadek, a on odpowiedział, że nie. To wojna. Wypowiedział przerażające słowo. Wojna. Chciałbym, by pani za mnie do kogoś zadzwoniła. Kto mówi? Nazywam się Victor Walt. Chodzi o moją żonę, Rebekę. Nie znam jej. Proszę przekazać jej wiadomość. Niech pan sam zadzwoni. Nie mogę się do niej dodzwonić i dlatego dzwonię na ślepo. To jakiś żart? To nie żart. Nazywam się Victor Walt i jestem w World Trade Center. Nie mogę dodzwonić się do żony. Jej numer jest taki sam jak pani, ale na końcu ma 6. Co to za wiadomość? Proszę powiedzieć jej, że nic mi nie jest. Przekaż jej. Dziękuję. Uderzyli w Pentagon. Musimy się wydostać. To Al-Kaida. Co? Terroryści. Musimy się stąd zmywać. Wyjdźcie tamtędy. Tylko nie schody. Panowie, ten gość pomoże nam się stąd wydostać. Myślę o nich w moich modlitwach. Gdyby nie ten strażak, który wyprowadził nas w bezpieczne miejsce, teraz bym tutaj nie siedział. Tu Stan z 50. piętra. Mam tu 6 cywilów. Za mną. Chodź. Zaufaj mi. Oby działała. Tylko nie winda. Chcesz zejść schodami? Wolałbym. W windzie zobaczyłem ostrzeżenie, by nie używać jej podczas pożaru. Nie wiedziałem, co zrobić. Zejście zajmie pół godziny. Nie mamy tyle czasu. Pomyślałem, że on oszalał, bo jeśli znów utkniemy, nikt nam nie pomoże. Nie masz wyboru. Jak masz na imię? Jan. Ja Al. W normalnych warunkach wejście schodami na szczyt zajmuje ponad godzinę.
Strażacy dźwigają dodatkowo 50 kilo sprzętu i spowalniają ich ludzie schodzący w dół. O 9:58 wewnątrz północnej wieży jest ponad 170 nowojorskich strażaków. Tędy. Korytarzem i na lewo. Dwie minuty przerwy. Południową wieżę opuściło już prawie 8 tysięcy osób. Niektórzy zdążyli w ostatniej chwili. Gdyby nie ty, daj spokój. Jesteśmy braćmi. Zmywajmy się. Trzymajcie się razem. W wieży północnej schody na najniższych piętrach są zapchane ludźmi. Wśród nich jest Rick Bryan i jego koledzy z 89 piętra. Nagle ma miejsce coś zadziwiającego. Nagle spowiła nas ogromna chmura szarego dymu, pokrywając każdego z nas. Budynek zaczął się trząść, zakołysał się i zgasły światła. Pomyślałem, że zawaliła się część naszego budynku. Ale jeden z moich ludzi powiedział, zawaliła się południowa wieża. Tu nigdy wcześniej nie zawalił się żaden drapacz chmur. Więc teraz, gdy runęła południowa wieża, w którą samolot uderzył później od wieży, w której byliśmy, pomyślałem sobie, że... Możemy tego nie przeżyć. Panowie, wynosimy się stąd. Pakujcie się. Sal, Garo. You guys, Captain. Get your stuff. The sheer terror that
Czuliśmy się tam tak, jakbyśmy czekali na egzekucję. Straż jest organizacją, w której słucha się rozkazów dowódcy. Mój instynkt podpowiadał mi, że trzeba ratować własne życie. Co to było? Jakiś wybuch? Wiktorze, trzymaj się. Chodźmy. Jesteśmy dopiero na 36 piętrze. To już naprawdę niewiele. Co ja tu w ogóle robię? Moja praca i życie są żałosne. Mam znaleźć szybszą drogę? Nie odchodź. Musimy stąd wyjść. Zawiódł naszą rodzinę. Mógł bardziej się postarać. Nie musiał tam siedzieć. Zawiódł nas. Chyba nie wiedział, jak bardzo jest dla nas ważny. Może spróbuj zjeżdżać po schodach. Nie mogę się ruszyć. Rusz się. Wy też, wynocha. Moim zdaniem te słowa strażaka miały mną wstrząsnąć. Byłem mu za to wdzięczny. On prawdopodobnie wiedział, w jak wielkim znajdujemy się niebezpieczeństwie, ale sam nie ruszył się z miejsca. Harry? Nie mam takich wspaniałych cech charakteru, jakie powinien mieć mężczyzna. Zachowałem się nieco tchórzliwie i samolubnie. Myślisz, że nam się uda? Harry? Tak. Przeżyjemy, prawda? Jasne, ale teraz musisz wstać i ruszyć się z miejsca. Let's go! O co chodzi? Mam chorą nogę. Może pani chodzić? Powoli. Tommy Falco odwrócił się do mnie i zapytał, co z nią zrobimy? Wziąłem głęboki oddech. Pomożemy pani. Panowie, zabierzmy ją. Ludzie pytają mnie, po co to zrobiłem, bo gdybyśmy ją minęli, nikt by się o tym nie dowiedział. Wiem jedno, gdybym tego nie zrobił, obraz tej kobiety prześladowałby mnie do końca życia. Pomieszczenie ochrony, 22 piętro. Powinni już tu być.
Zbieramy się. Miło was widzieć. Opowiedz nam, co teraz widzisz. Wielu ludzi uciekło z budynków. Większość z nich jest wyczerpana. Nie wierzę w to, co się stało i że udało im się uratować. Widzę przed sobą ogromny słup pyłu i dymu w miejscu, gdzie kiedyś stała jedna z wież. Każda komórka mojego ciała krzyczała: musisz się stąd wynosić. Wszystko w porządku? Wcześniej wręcz zbiegaliśmy po schodach. A teraz schodziliśmy powoli schodek za schodkiem. To było jak chińska wodna tortura, bo zostało nam niewiele czasu. Odpoczynek. Napij się wody, Josephine. To nie była prośba, pij. Mam w sobie taką cechę, że w poważnych sytuacjach celowo mówię wolniej i spokojniej. Bo gdy grunt pali ci się pod stopami, wrzeszcząc, wprowadzasz jeszcze większą atmosferę nerwowości. Spokojny głos pozwala nieco zapanować nad sytuacją, a teraz byłem bardzo spokojny. Spróbuję znaleźć tu jakieś krzesło. Dalej, idziemy. Już blisko. Chwyć mnie za dłoń. Tędy. Klatka C. Inżynier się odezwał? Nie. Myślisz, że powinniśmy już iść? Nie. Ja też. On czuł, że sobie poradzi, bo czemu nie? Czuł zmęczenie, był ranny, ale wiedział, że się wydostanie. Wszedłem na czwarte piętro w poszukiwaniu krzesła, na którym ponieślibyśmy Josephine, bo nie mieliśmy czasu. W największym biurowcu świata trafiłem na piętro bez biur. To była część techniczna. Przebiegłem praktycznie na drugą stronę budynku, ale niczego nie znalazłem. Zrozumiałem, że będziemy musieli ją znieść po schodach. Wyszedłem bocznym wyjściem i gdy już szedłem ulicą West Side, usłyszałem krzyki ludzi. Odwróciłem się. Zobaczyłem wtedy z niewielkiej odległości, jak budynek się zawala.
Pomyślałem, że Harry pewnie tego nie przeżył. O 10:28 północna wieża się zawala. Wszystko trwa jedynie 12 sekund. Górne piętra runęły. Biegłem, ile mam sił w nogach. Mam 69 lat, ale jeszcze mam w nogach parę. Tam muszą być jeszcze strażacy. Wszyscy, którzy widzieli, jak zawala się północna wieża, byli pewni, że nikt nie przeżył tej katastrofy. Wszyscy są cali? Za każdym razem, gdy podłoga jednego piętra uderzała w kolejne, słychać było hałas, jakby wykolejał się pociąg. Był coraz bliżej nas. Sprawdzę obecność. Billy? Wibracje były tak silne, że odbijaliśmy się od podłogi niczym piłeczki ping-pongowe. Czekaliśmy. Czekaliśmy, aż spadnie na nas wielki kawał betonu. Ale tak się nie stało. Matt? Jestem. Spadłeś kilka pięter. A nasz gość specjalny? Chodzi o mnie? Tak. Jestem tu. Nazywam się Josephine. Brawo, Josephine. Otrzepywałam się. Nie miałam pojęcia, jak wyglądam. Nie pomyślałam, że jestem cała w pyle i otrzepywanie nic nie pomoże. Całe wyposażenie budynku zniknęło po jego zawaleniu się. Nie było biurek, telefonów, komputerów, kserokopiarek. Wszystko zostało sproszkowane przez ogromną energię, która powstała w wyniku runięcia wieży. Nie zostało nic, a my byliśmy w samym środku tej katastrofy. Tu sierżant Jonas z 6. zastępu. Jesteśmy na piętrze północnej wieży. Potrzebujemy pomocy, odbiór. Ktoś przez radio zapytał, gdzie jest północna wieża. Pomyślałem sobie, że mamy kłopoty, skoro oni nie mogą znaleźć północnej wieży. Wyszedłem na West Street, zastanawiając się, co mogło spowodować ten ogromny chaos. Wszędzie był pył i poprzewracane wozy strażackie. Wróciłem pod budynek, gdzie stał strażak. Powiedziałem mu, że tam leży jakieś ciało. Spojrzał na mnie w taki sposób, jakby coś było ze mną nie w porządku. Odpowiedział mi tylko, proszę odejść. Wtedy zrozumiałem, że cały ten obszar był usłany ludzkimi ciałami.
Ciężko było je dostrzec, bo wszystko było pokryte pyłem. Pachołki to ciała. Tego dnia w obu wieżach zginęło 2749 osób. Między nimi Melanie Devere, Christine Olander i 150 delegatów znajdujących się w centrum biznesowym, a także Elaine Gentle i jej 95 kolegów z funduszu, łącznie z Edem Emery. Zginęło także 84 pracowników zarządu portu. Znałem Jerry'ego Gugana, Billa Jonesa, Tomiego, Carol i Margie. Byli dla mnie niczym... Byli jak wielka rodzina. Frankowi DeMartini i Pablo Ortizowi nie udało się przeżyć. Do końca pomagali ludziom uciec z budynku. Cały czas czuję tę palącą pustkę, bo nie wiem, co się stało. Chciałbym wiedzieć, a on na pewno by mi powiedział. Byłoby mu przykro widzieć, jak walą się wieże. I choć uratował wiele osób, to sam poniekąd skazał się na zagładę razem z tym budynkiem. Razem z Markiem Hanna, któremu udało się uciec z budynku, Pablo i Frank uratowali ponad 50 osób. Wśród nich był Rick Bryan i 22 osoby uwięzione na 89 piętrze. Łącznie z Diane DeFontes. Żona Pablo założyła stronę internetową ze zdjęciami ich dzieci. Napisałam jej maila, próbując wyrazić, co czuję, bo dzięki jej mężowi i ojcowi jej dzieci przeżyłem. I choć wiem, że bardzo im go brakuje, to powinni być z niego dumni, bo ratował innym życie. Stanley Premnat i Brian Clark przeżyli. Ale 61 osób z firmy Bryana straciło życie, podobnie jak 23 kolegów z banku Stanleya. Victor Wald i Harry Ramos zginęli, gdy runęła północna wieża. Mamy zdjęcie Harry'ego Ramosa. Jest bardzo wyraźne i ładne. Powiedziałam moim dzieciom, że Victor nie umarł sam, ale zabrał go anioł. Tym aniołem był Harry. Z firmy May Davis, w której pracował Harry, tylko on nie przeżył. Hong pomógł, ile mógł, ale w końcu też odszedł i to była dobra decyzja, bo musiał też myśleć o sobie. Skoro Victor sam nie był w stanie sobie pomóc, Hong postanowił ratować swoje życie. Moim zdaniem postąpił prawidłowo. Harry, gdybym mógł z tobą znów porozmawiać, powiedziałbym, że powinniśmy byli wyjść razem. Sześć osób uwięzionych w windzie numer 41 przeżyło, łącznie z Alem Smithem i Janem Demczurem. Jestem od niego dużo niższy. Codziennie o tym myślę. It's in my head. Miałem tam przyjaciół, znajomych. Byłem tam i ocalałem. Ale 3000 osób to się nie udało. Ciężko o tym zapomnieć.
Usłyszałem batalion 1-8 do 6 zastępu. Czy to ty? Odpowiedziałem, tak, to ja. To Cliff z ekipy ratowniczej. Idziemy po ciebie, bracie. Po raz pierwszy w mojej karierze to mnie trzeba było ratować. Po 5 godzinach Jay Jonas i 13 innych osób wydostaną z gruzów. Zawdzięczają swoje życie niesamowitemu szczęściu. Gdy walący się budynek dotarł do naszego piętra, sam gruz miał już 6 pięter wysokości, więc znaleźliśmy się w czymś w rodzaju kokonu. Gdybyśmy znajdowali się niżej, zasypałby nas gruz, a gdybyśmy byli wyżej, runęlibyśmy w dół razem z budynkiem. Znajdowaliśmy się w idealnym miejscu. Widzimy tu policjantów, którzy próbują określić bezpieczną odległość od miejsca katastrofy. Wielu strażaków cieszy się, że nadal żyje. Ten obrazek wiele mówi. Cieszą się, że udało im się przeżyć katastrofę, w której runęły obie wieże. 343 strażaków i 60 policjantów zginęło, gdy runęły bliźniacze wieże. Josephine, to ty? Okazało się, że podjąłem wtedy dobrą decyzję. Dzięki temu, że zatrzymaliśmy się, by pomóc Josephine Harris, udało nam się przeżyć. Rozejrzałam się. Dookoła panował chaos. Spytałam, to wszystko? Ktoś powiedział, tak, tyle zostało. Byłam ciekawa, ile jeszcze osób wyszło spod gruzu. Dowiedziałam się, że nikt więcej. Nie możemy o tym zapomnieć, bo to może się powtórzyć. I jestem pewna, że oni spróbują raz jeszcze. Może nie jutro, ani za rok, ale jeszcze tu wrócą. W ciągu 5 lat po 11 września ataki w Londynie i Madrycie pokazały, że Al-Kaida nie ma zamiaru poprzestać. Nie tylko Josephine Harris sądzi, że to może się powtórzyć. Wszyscy eksperci, z którymi rozmawialiśmy przed opublikowaniem naszego raportu, twierdzą, że będzie następny atak. Podaliśmy 41 zaleceń. Niektóre są wdrażane tylko częściowo, a inne wcale. Choć przecież chodzi o bezpieczeństwo Amerykanów. Najbardziej obawiam się terrorystów dysponujących bronią nuklearną. Boję się, że wkrótce znów będziemy zastanawiać się, dlaczego nie zrobiliśmy tego lub tamtego. Kolejny atak nastąpi, a wtedy niech Bóg ma nas w swojej opiece. To spodnie, które miałam wtedy na sobie. Postawiłam przed sobą pewne zadanie, dzięki któremu chyba do końca nie oszalałam. Codziennie prałam te spodnie ręcznie i wieszałam, by wyschły. Gdy widziałam, że są nadal brudne, nakładałam więcej proszku, tarłam nogawki, bo chciałam, by były czyste. To było tak, jakbym chciała... Wiem, że to zabrzmi dziwnie, ale chciałam sprać cały ten brud i zło, które się zapleniło. I udało mi się. Niestety są już na mnie za małe, ale są czyste.
Wersja polska SDI Media Polska. Tekst Wojciech Matyszkiewicz. Czytał Marek Lelek.